Pokój Twój jest we mnie, siostro. Pokój Twój jest we mnie, bracie. Namaste. Sława. Bracia i siostry, witajcie. Na początku chciałbym powiedzieć o tym, o czym będę dzisiaj mówił. Jest to temat, który nazywać się będzie gra w nazwy. W oparciu o książkę, traktat, jak to zwał, tak zwał, który powstał 6 lutego 2015 roku i został napisany przez żywego człowieka Thomasa Gordona. Dzięki i tutaj chciałbym podziękować wszystkim tym braciom i siostrom, wszystkim żywym ludziom, istotom, którzy wkładają swoje serducho, wkładają swoją energię w to, aby takie materiały były dostępne, abyśmy mogli na podstawie tego uczyć się, poznawać i rozumieć przede wszystkim, jak ten system działa. Jeszcze raz wyrazy wielkiego szacunku i głębokiej wdzięczności Wam, bracia i siostry, za Wasz wkład w to, aby te materiały docierały do nas, abyśmy mogli z nich korzystać, za Waszą energię włożoną w tłumaczenia i tak dalej, w udostępnianie tych materiałów. Chciałbym także również podziękować wszystkim tym, którzy subskrybują mój kanał, którzy komentują, zwłaszcza negatywnie, gdyż właśnie te negatywne komentarze budują mnie, wzmacniają mnie, pokazują mi, że to, co robię, to, co czynię, jest prawidłowe i daje mi to jeszcze bardziej, motywuje mnie to do jeszcze większych wysiłków i do jeszcze większego i lepszego działania w tym kierunku. Chciałbym także podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierają kawą i ciastkiem, ale i nie tylko. Chciałbym także przypomnieć, że mój kanał nie jest kanałem, jest kanałem, przepraszam, nie jest, tylko jest. Jest czysto typowo edukacyjnym kanałem, na którym dzielę się z nami wszelkimi ciekawostkami, różnymi przemyśleniami. Wszystkie te materiały, na których się opieram, są dostępne w sieci. Kto szuka, ten znajdzie. Nie są to porady prawne, nie są to żadne poradniki. Wszystko, co przekazuję, to są tylko i wyłącznie ciekawostki, interesujące tematy, do zweryfikowania oczywiście. Każdy ma możliwość zweryfikowania tego, czy to jest prawda, czy nie. Jeżeli ktoś korzysta z tego, co mówię, korzysta z własnej nieprzymuszonej woli i tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. No ale wracajmy do tematu. Gra w nazwy. Kilka filmików nagram ze względu na bardzo obszerny materiał, jeżeli chodzi o grę w nazwy. Nazwy rzeczy. Bardzo ważnym jest zrozumieć, czym jest, a czym nie jest nazwa.
Jest to niezbędna wiedza, jeżeli chodzi o konfrontację z systemem prawnym, czyli zbiorem różnych statutów, ustaw itd., itd. Jak również z tym, jak odnosimy się do siebie nawzajem i jak prowadzimy interesy w handlu. To wszystko ma związek z nazwami. Gra w nazwę jest grą prowadzoną w systemie prawnym w celu oszukania nas do przyjęcia odpowiedzialności ustawowej. Ta sztuczka polega na uzyskaniu naszej zgody, na wymuszeniu naszej zgody, że my, żywe istoty ludzkie, składające się z ciała, kości i z płynącą, tętniącą krwią w żyłach, mamy być traktowani i uznawani za to samo, co nazwa. Tożsamości prawnej lub osoba prawna, jeżeli chodzi o statuty. A następnie ścigać nas tak, jakbyśmy byli identyczni z nazwą tożsamości prawnej, zapisaną na papierze, używanym tylko i wyłącznie w systemie prawnym. Traktat ten, na którym będę opierał swój materiał, znaczy nie mój materiał, ale to, co chcę wam nam przekazać, ma za zadanie zdemaskowanie tego triku, tej sztuczki i pokazanie nam, jak działa ta gra w nazwy. W wielu wypadkach użyję słowa człowiek, ale chciałbym, abyście zrozumieli, że rozchodzi się o kobietę lub mężczyznę w zależności od kontekstu. Zacznijmy najpierw od pułapki tożsamości. Teraz, aby ta sztuczka zadziałała, musimy zrozumieć znaczeń pewnych słów. Dlaczego musimy zrozumieć znaczeń pewnych słów? Dlaczego, że cały system prawny to jest gra słów i polega na używaniu tych słów. Pierwszym takim ważnym słowem jest tożsamość. Czyli musimy zrozumieć pułapkę tożsamości. Z tożsamością kojarzy się słowo identyfikacja, a słowo identyfikacja jest związana ze słowem identyczny, co w zasadzie oznacza taki sam, jak. Dlatego wszystkie dowody tożsamości wydane przez rząd, czy to jest dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, czy cokolwiek innego, tworzą tak zwaną rządową tożsamość, używaną do powiązania jakiejś istoty ludzkiej, żywej, która ubiegała się o wspomniany dowód tożsamości, najczęściej powiązany zwykle przez zdjęcie na tym dowodzie tożsamości z żywą istotą, z osobą prawną, identyfikowaną przez inne informacje na dowodzie tożsamości. Żaden dowód osobisty nie jest wydany przez rząd, chyba że ktoś o niego wystąpi. Więc kiedy ubiegamy się o rządowy dowód osobisty, pozornie tworzymy umowę prawną. I teraz postaram się wytłumaczyć znaczenie tych słów. Identyfikacja, identyczny, taki sam jak.
Wielokrotnie w konfrontacji z funkcjonariuszami publicznymi, obojętnie czy to jest w urzędzie, czy to jest na ulicy, obojętnie kto, jesteśmy proszeni o okazanie rządowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który jest wydawanym przez rząd i poświadczonym przez rząd dokumentem, który identyfikuje nas w pewien sposób z osobą prawną, której dane widnieją na tym dokumencie. Innymi słowy, rząd mówi innym, a jednocześnie i nam, kim jesteśmy. Mówi nam to, kim jesteśmy za pomocą właśnie tegoż dokumentu, tożsamości ze zdjęciem. Ale czy kiedykolwiek ktoś z nas zastanawiał się nad tym, dlaczego potrzebujemy rządu i jego dokumentów tożsamości, aby powiedzieć innym, a także i nam samym sobie, kim my jesteśmy? Przecież moglibyśmy to uczynić bezpośrednio. W sposób całkowicie bezpośredni. Odpowiedzmy sobie na to. Nie potrzebujemy nikogo innego, aby powiedzieć komukolwiek, kim my jesteśmy. To, co zapewnia wydany przez rząd dokument tożsamości ze zdjęciem, to połączenie prawne, zwane z angielskiego z psiej łaciny lub z legaleze, języka legaleze, czyli prawnego, legal joinder, które łączy osobę prawną, imię i nazwisko o tożsamości prawnej na dokumencie tożsamości. Z człowiekiem, który wystąpił o ten dokument poprzez stosunek umowny dotyczący świadczeń. Wydany przez rząd dokument tożsamości stanowi tak zwaną pułapkę tożsamości. Już przez samą nazwę ID, identyfikacja, którą dokument ten jest nazwany. Dokument ID dostarcza dowodu, że zgodziliśmy się, powtarzam, dostarcza dowodu, że to my z własnej nieprzymuszonej woli zgodziliśmy się poprzez wniosek i związaną z nim umowę na uznanie i traktowanie nas tak samo, w identyczny sposób, jak osobę prawną, której nazwisko napisane kapitalikami widnieje na dokumencie identyfikacyjnym. Z tym wnioskiem związane są pewne warunki umowy między stronami, czyli rządem a wnioskodawcą. Wszelkie my jesteśmy zobowiązani tymi warunkami na mocy statutu, który reguluje przedmiot w tym przypadku. Przedmiot w tym przypadku jest regulowany. Więc przyjrzyjmy się bliżej słowu identyfikacja używane przez dokument tożsamości. Oznacza dosłownie i ostatecznie to samo co. Aby sztuczka zadziałała, konieczne jest, aby dokument tożsamości sprawił, że wnioskodawca zgodzi się poprzez swój wniosek o to samo być tym samym co osoba prawna, której identyfikacja jest związana z dokumentem tożsamości w celu narzucenia ustawowych warunków umowy. Zaczniemy od całkiem zwykłego znaczenia słowa
identyfikacja, tak jakby było ono używane w rządowej identyfikacji fotograficznej, jak coś, co identyfikuje osobę. I tak, identyfikacja według zwykłego słownika, potocznego słownika, oznacza rzeczownik, jeden, akt lub przypadek identyfikacji, stan bycia zidentyfikowanym. I dwa, coś, co identyfikuje osobę, zwierzę lub rzecz. Sprawdźmy teraz całkiem zwykłe znaczenie słowa identyfikuje, które jest użyte powyżej, którego przed chwilą powiedziałem. Identyfikuje osobę, zwierzę lub rzecz. Aby zobaczyć, że oznacza ono zidentyfikować tożsamość, jak również oznacza to samo co. Identyfikować według słownika, potocznego słownika, zwykłego, najzwyklejszego, zwyczajne, znaczenie zwyczajne, czyli to, jakiego używamy na co dzień, potocznej mowy. W słowniku zwykłym czytamy, że jest to czasownik używany z obiektem. Jeden, aby służyć jako środek identyfikacji dla. Czynić, przedstawiać jako albo uważać lub traktować jako takie same lub identyczne. Kojarzyć w nazwie, uczuciu, zainteresowaniu, działaniu i tym podobnym. I w biologii określenie, do jakiej grupy dany okaz należy. Przyjrzyjmy się w takim razie słowu tożsamość. Ze zwyczajnego, zwykłego znaczenia, ze słownika powszechnego. Jest to rzeczownik, jeden, stan lub fakt pozostawienia tego samego lub tych samych, jak pod zmiennymi aspektami lub warunkami. I identyczność na przykład odcisków palców na pistolecie z tymi, które znajdowały się w aktach. Przykład, tak? Drugie, stan bycia sobą lub sobą, a nie innym. I trzecie, stan lub charakter co do tego, kim jest osoba lub czym jest rzecz. Czwarte, stan lub fakt bycia takim samym, jak opisany. I piąte, poczucie własnego ja zapewniające samość i ciągłość osobowości w czasie, a czasem zaburzone w chorobach psychicznych, jak na przykład schizofrenia. Żeby ująć to wszystko jeszcze w całość, przyjrzyjmy się znaczeniu ten sam. Także oznaczający, powiązanego ze słowem identyczny. Jest to przymiotnik identyczny z tym, co ma być lub właśnie zostało wspomniane. Dwa. Być jednym lub identycznym, choć mającym różne nazwy, aspekty. Trzy. Zgadzający się co do rodzaju, ilości i tym podobne. Cztery. Niezmienny w charakterze, stanie. 5. Ta sama osoba lub rzecz. 6. Ten sam rodzaj lub kategoria rzeczy. 7. Właśnie wspomnianą osobę, rzecz lub zestaw. I 8. Taki sam, w taki sam sposób, w identyczny lub podobny sposób. Jaki się wniosek nasuwa? Ano wniosek jest taki, że wszystkie wydane przez rząd identyfikatory ze zdjęciem są dokumentem używanym do dostarczenia dowodu, że wnioskodawca, ten, który wystąpił o dokument identyfikacyjny, chce być traktowany tak samo jak osoba prawna, której dane widnieją na tym dokumencie.
Traktowanie to jest egzekwowane zgodnie z warunkami umowy stworzonej przez wniosek o rządowy dokument identyfikacyjny. I to jest właśnie pułapka tożsamości i musimy być jej w pełni świadomi przez cały czas. Jeśli chcemy zachować nasze indywidualne wolności, czyli te, które nie są związane z rządowym dokumentem tożsamości ze zdjęciem. Każda tożsamość jest własną osobą prawną, zwaną w prawie osobą sztuczną, z własnymi korzyściami i zobowiązaniami związanymi. Przykładami wielu osób prawnych mogą być i są obywatel, nauczyciel, student, wyborca, właściciel domu, kierowca, rybak, kierowca ciężarówki, gospodyni domowa, małżonek, inżynier, lekarz, prawnik, podatnik, matka, ojciec i tym podobnych. Są to wszystko tak zwane osoby prawne. Oznaczenia dla osób prawnych. Nazwy dla osób prawnych. Dla każdej z wyżej wymienionych osób prawnych człowiek odgrywa jakąś rolę dla tej pozycji w społeczeństwie. Stajemy się w tym momencie aktorem, odgrywając jakąś rolę na scenie. W zależności od sytuacji, od okoliczności. Słowo osoba, z angielskiego person, pochodzi od łacińskiego słowa persona, które oznacza maskę noszoną przez aktora odgrywającego rolę na scenie. Cały świat jest jedną wielką sceną teatralną, a wszyscy mężczyźni i kobiety są tylko aktorami. Są tylko graczami na tej planszy, na tej scenie. Co mówi zwykły słownik na temat słowa osoba, persona? Osoba. Drugie. Postać w sztuce. Trzecie. Narrator lub postać w utworze literackim, czasem utożsamiana z autorem. Czwarte. W psychologii. Maska lub fasada prezentowana w celu zaspokojenia wymagań, sytuacji lub środowiska, a nie reprezentująca wewnętrznej osobowości jednostki, osobowość publiczna. Piąte. Postrzegana lub widoczna osobowość osoby, jak w przypadku znanego urzędnika, aktora lub celebryty. Wizerunek osobisty, rola publiczna. Żeby obracać się w tym systemie, musimy zdać sobie sprawę, jakie osoby prawne, czyli fikcje prawne, jaki mają wpływ. Które są wysokiego ryzyka, a które są mniejszego ryzyka. I tak przydatne tożsamości z ograniczonym ryzykiem, które możemy używać w systemie prawnym, w ogóle w systemie, a w którym musimy umieć i musimy zagrać w grę nazwisk i udawać, że jest się zidentyfikowanym przez rządowy dokument tożsamości, to takim przykładem najlepszym jest paszport. Jeśli ktoś nie jest szczęśliwy, będąc ograniczonym do granic swojego kraju, potrzebuje paszportu, aby podróżować po świecie. Na szczęście jest bardzo mało negatywnych skutków uzyskania paszportu i używania go do podróżowania po świecie. Innym takim przykładem grania w grę nazwisk
jest uzyskanie świadczeń zapewnianych przez zdrowie i system opieki zdrowotnej, tak? Z wojewódzką na przykład kartą medyczną. Jest to gra o niskiej szkodliwości z wieloma korzyściami wynikającymi z opieki medycznej i uwagi, gdy organizm jej potrzebuje. To są tożsamości z ograniczonym ryzykiem, z których możemy, ale nie musimy korzystać. Są też ale tożsamości, które mają umiarkowane ryzyko. Taką tożsamością o umiarkowanym ryzyku jest kierowca. Jeżeli pracujemy jako kierowca, możemy podlegać karze za nieprzestrzeganie zasad związanych z prawem jazdy. Prawo jazdy posiada jasno określone zasady i statuty, które zna osoba ubiegająca się o nie. Ponadto prawo jazdy posiada fotografię, która pomaga w określeniu osoby ubiegającej się o nie, co ułatwia policji ustalenie, kto się o nie ubiega. Mowa jest tutaj tylko i wyłącznie o istotach, które pracują i są zatrudnione jako kierowca. Ale są też tożsamości o wysokim ryzyku związane. Taką tożsamością jest, wysokiego ryzyka jest tożsamość podatnika, który podlega tak naprawdę ostatecznym formom niewolnictwa i konfiskaty pieniędzy. Kiedy tylko jakiś urzędnik państwowy, w cudzysłowie, uzna to za stosowne, niezależnie od tego, czy jego przypuszczenia są prawdziwe, czy też nie. Ubieganie się o numer ubezpieczenia społecznego i związana z tym umowa o bycie traktowanym jako podatnik, czyli w naszym wypadku PESEL, tak, skutkuje wydaniem takiego numeru PESEL, czy też numeru NIP, który posiada jedynie imię i nazwisko pisane kapitalikami osoby prawnej, która o nią wystąpiła, natomiast nie posiada żadnego dowodu w postaci zdjęcia wnioskodawcy. Bez jakichkolwiek formularzy lub dowodów fotograficznych, jedynym sposobem identyfikacji wnioskodawcy jako podatnika jest użycie nazwiska i numeru PESEL lub NIP. Nazwiska oczywiście pisanego kapitalikami, które używamy na takich rzeczach jak rachunki bankowe czy umowa o pracę. Tyle na temat pułapki tożsamości. W kolejnych materiałach będę ten temat rozszerzał. Będę przekazywał więcej. Na chwilę obecną myślę, że to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie. Jestem wdzięczny za to, że jesteście. Życzę miłego, wspaniałego wieczoru. Jeżeli ktoś ma ochotę postawić mi kawę z ciastkiem, będę wdzięczny. Bywajcie moi wspaniali bracia i siostry. Sława wam. Pokój twój jest we mnie, siostro. Pokój twój jest we mnie, bracie. Namaste.